Studio 5 Blok F, to tutaj Telewizja Polska zorganizowała konferencję przed 57. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu. Konferencja już się zakończyła, ale jak Państwo widzą za mną, no gwiazdy rozmawiają z dziennikarzami, udzielają wywiadów. A jaki będzie tegoroczny, nietypowy, wrześniowy festiwal? Najlepsza rekomendacja od Marka Sierockiego. W jakiej kondycji jest polski show biznes w niezwykłym, trudnym czasie pandemii? Pokazujący historię opolskich festiwali poprzez jubileusze, które będą miały miejsce. Bardzo też nowoczesny festiwal, ale też ciekawy, jeżeli chodzi o nową muzykę. To znaczy konkurs premier, bardzo fajne piosenki urozmaicone, niektóre z nich już są grane w stacjach radiowych. No i debiutanci. Myślę, że poziom jest naprawdę wysoki. Dla mnie niezwykle ważny, bo byłem na pierwszym koncercie zespołu SBB w Warszawie. To był rok 1974 w warszawskiej Stodole. Podczas tego koncertu była nagrywana pierwsza płyta tego zespołu. Byłem chyba na, nie wiem, 50 albo 60 koncertach zespołu SBB. I to był jedyny polski zespół rockowy, o którym można było przeczytać w encyklopediach muzycznych wydawanych na Zachodzie. To był zespół, który tam był doceniany, zapraszany na festiwale, grający niezwykle oryginalną muzykę. W latach 70. czegoś takiego w Polsce nie było. Warto od piątku usiąść przed telewizorami i do poniedziałku to oglądać. Przypomnę, festiwal startuje w piątek, 4 września i zapewniam, warto oglądać od deski do deski.